pierwszym liceum ogólnokształcącym odbył się finał projektów humanistycznych klas klasyczno-prawnych. Udział wzięli w nim uczniowie klasy pierwszej D oraz drugiej D. Ci młodsi prezentowali swoje prace indywidualnie, ci starsi z kolei w zespołach dwuosobowych. Jakie było zadanie uczestników konkursu? To zadanie to było wykonanie projektu z nauk humanistycznych, które podsumowuje tak naprawdę cały rok pracy z tutorem, z nauczycielem opiekunem. Co jury brało pod uwagę w wyłanianiu finalistów? Jury brało pod uwagę zarówno wkład pracy, jak i sposób zaprezentowania swojego tematu. Jak również przyznaje nauczycielka Izabela Kołodziejczyk-Dudek, poziom prezentowanych prac był wysoki. Finał konkursu uświetniło także wystąpienie profesora Aleksandra Mikołajczaka z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. W kategorii klas pierwszych najlepsza była Marta Michalska, która przedstawiła projekt pod nazwą Psychologia analityczna według Karla Gustawa Junga w serii Persona. Z kolei w kategorii klas drugich zwyciężyli Oliwia Giezek i Krystian Hawryluk z projektem Starożytny Rzym, Wiara i Życie.